Witam Was serdecznie jeszcze raz, tych, którzy może gdzieś tam doszli. Tytuł tego kazania może wydawać się ciekawy, interesujący, aczkolwiek niezrozumiały. Tytuł to jest Rak, Hazak, Amac. Ale zanim wytłumaczę, o co chodzi... Zanim wytłumaczę, o co chodzi, przejdę sobie tutaj z boku. Ja tak lubię być bliżej Was. Chciałbym, żebyśmy otworzyli pewną historię, którą myślę, że dobrze wszyscy znają. To jest historia Dawida i Goliata. Aczkolwiek nie chciałbym, żebyśmy na nią patrzyli w sposób taki prosty, taki zwyczajny, jak to zawsze, może z reguły, przychodzi nam rozważać tę historię. Czyli zwyczajny chłopak i niezwyczajny wojownik. Ale chciałbym, abyśmy popatrzyli na tą historię w pewnym świetle, w którym myślę, Pan Bóg chce pokazać nam właśnie tą bitwę, tą wojnę. Tak jak brat pięknie się pomodlił, my jesteśmy wojownikami. Wojownikami, którzy walczą już od dłuższego czasu na tym świecie. Znamy ten cały, można by powiedzieć, kosmiczny konflikt w swoim szerokim spektrum, który jest nazywany czasami wielkim bojem, tym konfliktem, tą walką na śmierć i życie. Apostoł Paweł też w pewnym fragmencie powiedział, że walczymy nie przeciwko ciału, ale przeciwko tym duchowym zwierzchnością, potęgą. Ale jakże często okazuje się, że ten bój jest bardziej taki fizyczny niż duchowy. Chociaż wszystko, niektórzy mówią, że zaczyna się w naszym umyśle. A więc, moi drodzy, otwórzmy ten fragment, ten rozdział, w którym właśnie odgrywa się ta bitwa między Dawidem i Goliatem, albo może inaczej, między Filistynami a ludem Bożym. Albo jeszcze inaczej możemy to określić. Może nie Filistynami, ale przeciwnikami Boga. Tymi, którzy stoją w przeciwieństwie do rządów, do miłości Bożej. Ponieważ kiedy patrzymy często na historię Starego Testamentu, to spoglądamy na nie jako na zwykłą historię. Ale Jezus, kiedy był tutaj na ziemi, to On w pewnym momencie powiedział faryzeuszom takie zdanie, że wszystko, co jest w Biblii, wskazuje na Niego. Dokładnie miał na myśli Stary Testament, bo Nowego jeszcze nie było. Że tutaj są wskazówki odnośnie tego, jaki jest wydźwięk tego wielkiego boju, jaka jest relacja między nami a Chrystusem. I dzisiaj chciałbym się skupić właśnie na tym boju, który się toczy. Bo tutaj też się toczy pewien bój. W 17 rozdziale możemy otworzyć Księgę Samuela, 17 rozdział. Pierwsza Księga Samuela, 17 rozdział. I chciałbym, żebyście razem ze mną śledzili tekst. Jest tutaj pewne wydarzenie. Filistyni przybyli do kraju Bożego, do Judy. I spotkała się dwie armie. W wersecie trzecim czytamy, że Filistyni stali na górze po jednej stronie, Izraelici zaś stali na górze po drugiej stronie, a między nimi była dolina. I tutaj od razu autor buduje nam pewien szerszy aspekt. Mamy dwie armie. Z jednej strony są ci, którzy przeciwstawiają się Bogu, a z drugiej strony są ci, którzy chcą być Bogu wierni. I pośrodku jest dolina, w której rozgrywa się ten potężny konflikt. Ona różnie w Biblii jest utożsamiana. Czasami jest mowa o dolinie Goga, Magoga, o tej wielkiej bitwie, która się toczy, ale tak naprawdę ta bitwa ma wymiar duchowy. I w tym fragmencie tutaj czytamy, że był pewien człowiek z Gad imieniem Goliat, werset czwarty. On był wysoki, potężny człowiek, dobrze zbudowany, uzbrojony, prawdziwy wojownik. I on wyszedł i dał taki ultimatum Izraelowi, że nie musimy bić się wszyscy razem. Nie musimy wszyscy walczyć. Wystarczy tylko, że jeden człowiek stanie i pokona mnie. Jeżeli mnie pokona, to my będziemy waszymi sługami. Ale jeżeli ja wygram, to wtedy wy będziecie naszymi sługami.
To jest zwycięstwo, które jest osiągnięte nie przez liczbę, nie przez moc, zdolności militarne, ale przez jednostkę. Tutaj wszyscy zwyciężają w jednym człowieku. Niestety w obozie Izraela nie znalazł się nikt, kto by był silny, kto by był odważny i by walczył z Goliatem. Wręcz przeciwnie, czytamy, że kiedy tylko on wychodził i powtarzał te same słowa, to oni wszyscy drżeli, truchleli. Wyobrażacie sobie szeregi Boga żywego, jak tutaj później Dawid określa lud Boży, trzęsący się przed jakimś człowiekiem, który wydaje się być gigantem nie do pokonania? Ale tak jest. Każdy z nas spotyka gigantów nie do pokonania. Moi drodzy, tutaj padają takie słowa w 9 wersecie. Właśnie o tym, że wszyscy będą niewolnikami tego, kto zwycięży. Ale w pewnym momencie widzimy tutaj, że następuje pewien zwrot akcji. Ta sytuacja trwa przez 40 dni. To jest dość ciekawe, że 40 dni to jest taki element, który jest bardzo ważny w Biblii. Na przykład Jezus pościł przez 40 dni. I po tych 40 dniach dzieje się coś niesamowitego. Jest pewien chłopak, pewien młody chłopak, najmłodszy spośród swoich braci, Dawid. I on, jego ojciec mówi mu, żeby on poszedł do swoich braci, trzech braci, którzy walczyli właśnie. Ciekawe, że miał dużo więcej tych braci, ale tylko trzech walczyło. On był czwartym najmłodszym, który pasł trzodę. Możemy się skupić teraz na 17 wersecie do 20. On pasł trzodę. Jest to ciekawe, że w tej historii Dawid ma pewne cechy Chrystusa. Pasie trzodę, bierze chleb i niesie swoim braciom. On jest tym, który daje, który zaopatruje. I podąża według tego, co nakazuje mu ojciec. Jezus też podąża według tego, co nakazał mu ojciec. I kiedy przyszedł tutaj, wykonał wszystko to, co ojciec mu zlecił. Ale Dawid nie zostawia trzody samej. Dawid trzodę zostawia pod opieką. On zawsze ma stróża, który pilnuje, nawet jeżeli tą resztkę, bo większość była zebrana na walkę, ale ta resztka, która gdzieś była, może była niedołężna, może nie mogła walczyć, on zostawia ją pod opieką. I moi drodzy, ale co się dzieje w obozie? W obozie Izraela. W obozie Izraela dalej jest wrzawa, ustawiają się. Znów ten Goliat wychodzi, znów mówi słowa przeciwko Bogu. Te sformułowania, które tutaj padają, są, myślę, że bardzo okrojone. Myślę, że więcej było tam słów, których autor nie chciał zacytować, które padały z ust Goliata. Bo w pewnym momencie Dawid stwierdza, że to jest ten człowiek, który ubliża, prawda, wojskom Boga żywego. On znieważa, obraża. Ale cofnijmy się jeszcze w historii. I Dawid przychodzi do swoich braci. Werset 25 i 26, skupmy teraz naszą uwagę. I tutaj pisze tak, czy widzicie tego człowieka, który występuje? Występuje, by rzucać wyzwanie Izraelowi, lecz tego, kto go zabije, król wzbogaci wielkim bogactwem, da mu swoją córkę, a dom jego ojca uczyni wolnym w Izraelu. Zwróciliście uwagę na trzy aspekty, które są dane temu, kto zabije, kto zwycięży tego, może jeszcze słowo o Goliacie, o którym zapomniałem. Wiecie, że w Biblii imiona mają pewne znaczenia? A wiecie, co znaczy Goliat? I to jest istotne właśnie, bo Goliat ma znaczenie wygnaniec, ten, który został wygnany. Czy poniekąd nie mamy takiego anioła, który został wygnany? Który też reprezentuje wojska nieprzyjacielskie w ogólnym konflikcie? Na pewno jest. Szatan jest takim aniołem, który reprezentuje. A z drugiej strony mamy Dawida, który też znaczy, ma on swoje znaczenie. To imię Dawid, umiłowany syn swojego ojca.
jak wiemy tutaj z historii. I umiłowany syn walczy przeciwko temu, kto został wygnany z nieba. Tutaj jest w symbolice ukazana historia wielkiego boju. I ten, kto zabije, dostanie wielkie bogactwo. Będzie miał córkę. Czy nie mamy pewnej kobiety w Biblii, która jest dana Chrystusowi? Kościół Boży. Oblubienica. Mamy tutaj zapowiedź wesela, zapowiedź radości, która nastąpi, ale dopiero po pokonaniu nieprzyjaciela. I kiedy czytamy tutaj dalej, to jest jeszcze fragment, który mówi, że dom jego ojca uczyni wolnym w Izraelu. Czy Chrystus, kiedy zwycięża, nie daje nam wolności? Totalna wolność, pełna wolność. Wolność w miłości. Ale 26 werset jest też ciekawy. Tutaj też mamy stwierdzenie, że ktoś musi zabić Filistyna i odjąć hańbę od Izraela, pokonać tego, kto jest nieobrzezanym Filistyńczykiem i kto rzuca wyzwanie Bogu żywemu. Też trzy elementy. I tu jest ukazane, że zwycięstwo musi być pełne. Oczyszczenie ludu Bożego, zwycięstwo nad złym musi być pełne. Ale wiecie, nie wszyscy są szczęśliwi, nawet ci z Izraela, że Jezus przyszedł. I to tutaj też jest pokazane. Gdyż dalej czytamy, że jego najstarszy brat, kiedy Jezus przyszedł, co on mówi mu? Czy on się cieszy? O, przyszedłeś, smaczne rzeczy, prawda? Nie, po co przyszedłeś? Co ty tutaj robisz w ogóle? Młody, uciekaj stąd. Chcesz popatrzeć sobie na bitwę. Tam z tej górka, pagórek tam jest i będziesz oglądał teraz. Będziesz biernie uczestniczył w tym boju. My tutaj spoceni stoimy, musztra cały czas, a ty będziesz sobie spokojnie patrzył. Ale Dawid odpowiada tylko, że on ma sprawę tutaj. Pewną sprawę do załatwienia. Nie przyszedł bez potrzeby. I tak samo jest z Chrystusem. Chrystus nie przyszedł bez potrzeby. Ale on ma sprawę. On ma sprawę. I kiedy czytamy dalej, to król dowiedział się, że Dawid mówi pewne słowa, które świadczą o tym, że jest bardzo blisko Boga. Że jego relacja jest dość niesamowita, mimo że z ciekawości. Zaprosił go do namiotu. Ale to, co Dawid mu powiedział, myślę, że zmieniło jego spojrzenie na Dawida całkowicie. Całkowicie zmieniło. Bo on mówi, że pójdzie walczyć z tym wojownikiem, który jest od młodości. Tutaj 33 werset. Wojownik od swojej młodości, zaprawiony w boju. Czy patrząc na historię zbawienia, kiedy mamy przedstawionego szatana z jednej strony, który 4000 lat wojuje na ziemi i jeszcze dłużej w niebie, a z drugiej strony mamy Chrystusa, który jest relatywnie młody, ale przyszedł i wygrał. Ale dlaczego Chrystus wygrał? W tej historii jest to wytłumaczone. 34 werset. Zwróćmy uwagę. On odpowiada Saulowi. Twój sługa pasł trzodę swego ojca. Znowu Jezus cały czas pasie. To, że jest młody, to nie znaczy, że jest niedoświadczony. I przychodził lew lub niedźwiedź. To jest interesujące, czy lew i niedźwiedź nie mają pewnego proroczego wytłumaczenia w Biblii? Czy to nie są pewne mocarstwa, nad którymi Chrystus i tak ma pieczę? Jest zwierzchnikiem, tak jak teraz na szkole sobotniej padło takie słowo. On jest tym, który stoi nad tym wszystkim. On jest tym, który pilnuje wszystkiego. I on tego lwa i tego niedźwiedzia, co z nim robi? On, kiedy ten niedźwiedź albo lew bierze, łapie tego barana, owce czy cokolwiek padło łupem, to on chwyta go, goni, chwyta za gardło i tak długo bije, aż nie wypuści, a jak wypuści, to i tak go zabija. To jest ciekawe, że w porównaniu, a może pójdziemy do tego za chwilę, Jezus jest tym, który jest zwycięzcą zawsze. Nie ma takiego pola, na którym Chrystus byłby przegranym. I Dawid go tutaj reprezentuje godnie. Godnie go reprezentuje.
I tutaj werset 37. Tutaj jest powiedziane, że tak naprawdę to nie jest jego moc, jego siła. Chociaż dźwigając 22 litry jęczmienia dla swoich braci, 10 chlebów i jeszcze 5 chlebów, jeśli dobrze pamiętam, nie, 5 serów. To było trochę do noszenia, prawda? On nie był jakieś takie kucherko. To był potężny też człowiek. Ale on mówi, że nie w mojej sile. Bo Pan wyrwał mnie z łapy lwa, niedźwiedzia, wyrwie mnie również z rąk Filistyna. I wiecie, w tym boju, w tym wielkim boju mamy pewną tendencję. Mamy tendencję do tego, że próbujemy walczyć czym? Własnymi siłami. Ale gdzie to jest to oddane? 38, 39 werset. Co Saul mówi? Mówi Dawidzie, ja ci dam wyposażenie, ja ci dam zbroję, prawda? Ja ci dam tą zbroję i nakłada na niego tą ciężką zbroję, która jest na niego może nawet za duża, ale w ogóle nawet nie o to chodzi, nie za duża. To jest ukazanie tego, że my chcemy własnymi siłami. My chcemy ten ziemski miecz wziąć, ale to nie jest ziemski miecz. Dlatego Paweł, odnosząc się może do tego fragmentu, może do innego, mówił o zbroi, która jest duchowa, której nie musimy ubierać fizycznie, ale którą powinniśmy zawsze mieć na sobie. I Dawid miał już tą duchową zbroję, ale on mu chciał nałożyć jeszcze fizyczną, ale Dawid mówi, nie, wiesz, to nie zadziała po prostu, ja w tym chodzić nie potrafię. Krępuję moje ruchy, w ogóle źle się w tym czuję, nie jestem zwykły do walki takim orężem. Więc bierze co? Bierze kij pasterski i bierze proce. I sięga po 5 kamieni. Wiecie, co jest też ciekawe w tej historii? Że Dawid, że Goliat często jest utożsamiany z liczbą 6. Jest 6 tego, 6 tego, 6 tego, 6 tego. Prawdopodobnie może jako gigant miał 6 palców u nóg. Tego akurat Biblia nie mówi, ale taka ciekawostka, bo gigantyzm często się cechuje tym, że ma się dodatkowego też palca. I to jest niesamowite, że Pan Bóg tutaj mówi o 5. 5 to też jest utożsamiane z liczbą człowieka. I mimo, że używa tylko jednego kamienia. Dawid, kiedy wyszedł naprzeciw Goliatowi, powiedział jedno, że ty przychodzisz do mnie z mieczem, włócznią i tarczą, a ja przychodzę do ciebie w imię Pana, zastępów Boga, wojsk Izraela, któremu rzuciłeś wyzwanie lub prędzej należałoby powiedzieć, któremu urągałeś, któremu złorzeczyłeś, któremu go może przeklinałeś. To jest dużo mocniejsze słowo. I tutaj jest ukazane serce tego boju. Bo mówi dalej, że dziś Pan wyda cię w ręce moje, a ja cię zabiję, odetnę ci głowę, a dam dzisiaj trupy wojsk Filistynów ptakom, powietrznym i dzikim zwierzętom i cała ziemia pozna, że jest Bóg w Izraelu. I całe to zgromadzenie pozna, że nie mieczem ani włócznią wybawia Pan, gdyż walka należy do Pana i On wyda was w nasze ręce. Powiedzielibyśmy, że straszny obraz, ponieważ oni zabiją wszystkich. Ale tutaj jest pokazane jest zwycięstwo, które nie jest z nas, ale które jest w Chrystusie. Bo z jednej strony mamy Goliata, który mówi, ty będziesz moim niewolnikiem, jeżeli wygram, ja będę twoim niewolnikiem, jeśli wygram. Ale Chrystus mówi coś innego. Chrystus mówi, że albo jesteś z Bogiem, albo cię nie ma. My mówimy, że z diabłem, tak, analogicznie tak, ale końcowy wymiar tego jest taki, że albo jesteś z Bogiem, albo ciebie nie ma. Ty zginiesz. Nie ma szansy, nie ma służenia, nie ma jakiegokolwiek życia, odrzucając łaskę, która jest w Chrystusie. I Dawid go tutaj symbolizuje w aspekcie wielkiego boju. Moi drodzy, ale ten bój, który tutaj zakończył się, pierwszy kamień, który wyciągnął z 5, uderzył prosto w czoło. Może Goliat był tak pewny siebie, że nawet nie obniżył tego hełmu. Może go trochę podniósł, żeby zobaczyć, co to jest za mały człowieczek, który chce z nim walczyć.
I wtedy on trafił. Trafił go tam, gdzie on się nie spodziewał. Czy niepodobnie było na krzyżu? Kiedy szatan wszystko wykorzystał, aby pokonać Chrystusa, ale to, co wydawało się nawet zwycięstwem w pewnym sensie szatana, gdyż on zabił Mesjasza, to było kamieniem, który wylądował prosto między jego oczami. Był bez szans. Był bez szans. Ale mimo, że Chrystus wtedy wygrał, to ta historia nam mówi, że to się nie kończy. Historia nie kończy się na krzyżu, bo Dawid, kiedy odciął głowę Goliatowi, wiecie, gdzie ją zabrał? Werset 54. Do Jerozolimy. Najprawdopodobniej nie do samej Jerozolimy. Jerozolima wtedy nie należała do Izraela. Tam jeszcze był król, który się przeciwstawiał. Więc całkiem prawdopodobne, że jedna z okolicznych gór, tak jak stały dwie armie na górach, tak on postawił tamtą głowę Goliata, mówiąc, ty będziesz następny. Bój dalej trwa. I później Pismo Święte nam mówi o kolejnych braciach Goliata, którzy też zostali zabici, już nie tymi kamieniami, ale przez inne osoby, ale ich też spotkał ten sam los. I moi drodzy, dzisiaj dla nas jest też pytanie. Pierwsze pytanie, które myślę, że każdy z was sobie postawił. Dlaczego to kazanie nazwałem Rak, Hazak, Amat? Sformułowanie, które jest w sumie mało zrozumiałe dla każdego z nas. Otwórzmy Księgę Jozuego. Ten fragment, który został odczytany, albo może nie, może jeszcze nie Księgę Jozuego. Księgę Powtórzonego Prawa. Księga Powtórzonego Prawa. I tutaj jest 31 werset. Księga Powtórzonego Prawa, 31 rozdział, przepraszam, rozdział 31. Ten fragment jest skierowany do Izraela w momencie, kiedy oni mają za niedługo wejść do ziemi obiecanej. Ale do ziemi obiecanej, która nie jest ziemią wolną w takim rozumieniu, że wchodzą i tam jest pustka, ale jest ziemią, w której jest około 31 całkiem sporych, potężnych i niebezpiecznych imperiów. Więc to nie jest wejście takie pokojowe, byśmy powiedzieli, ale to jest wejście, które nas prowadzi w wojnę, w konflikt. I tutaj Mojżesz mówi takie słowa. Od wersetu 6. Wzmocnij się i bądźcie mężni. Albo inaczej powiedzielibyśmy właśnie Hazaka Mas. Ale Hazaka Mas to nie jest tylko wzmocnij się i bądź mężny, albo wzmocnij się, bądź silny, ale to jest umocnij się, utwierdź się, bądź jak twierdza. To jest takie słowo. Bądź jak twierdza. I ten zwrot, Hazak, kiedy czytano fragmenty Tory, to Izraeliści w pewnym momencie wstawali i oni mówili Hazak, Hazak, Veni, Hazek. To znaczyło umocnij się i my się umocnijmy. Ale nie umocnijmy się w mocy, która jest z nas, tylko umocnijmy się w tej mocy, która w Nowym Testamencie wstąpiła za pośrednictwem Ducha Świętego. To jest ta moc, która pochodzi bezpośrednio od Boga i nie jest naszą mocą, ale jest mocą, którą dostajemy przez zwycięstwo w Chrystusie. I tu jest powiedziane właśnie, wzmocnij się. To jest wręcz taki okrzyk wojenny, który mówi, nieważne co tam jest, czy tam jest 31 czy 300 tych imperiów. Nieważne, bo siły zła nie są w ogóle ważne. One już przegrały, bo jest ktoś mocniejszy. I tu jest powiedziane, że wzmocnij się i bądźcie mężni. Nie bójcie się, ani nie lękajcie się ich, gdyż Pan, Twój Bóg, On sam pójdzie z Tobą. Nie porzuci Cię, ani Cię nie opuści. Kto? Pan Bóg, nie Ty. Pan Bóg. Więc Hazak to Pan Bóg, który umacnia. I powtórzenie tego jest właśnie w Księdze Jozuego. W Księdze Jozuego. W tym pierwszym
wersecie, kiedy już nie ma Mojżesza, kiedy Mojżesz musiał zostać po drugiej stronie Jordanu, ale Jozue, aha, ciekawe, wiecie, jak inaczej można przetłumaczyć, może nie przetłumaczyć, powiedzieć imię Jozue? Jezus, Jeszua, to jest to samo imię. Czy nie jest ciekawe, że w konflikt Izraela wprowadza symbolicznie, typologicznie człowiek o imieniu Jezus? Tak jak nas w Nowym Testamencie w bój wprowadza Jezus? I czytamy tutaj właśnie ten werset, werset 6, pierwszy rozdział Jozuego, werset 6. Wzmocnij się i bądź mężny. Przepraszam, 7. Tylko wzmocnij się i bądź bardzo mężny. Tu pada to Hazak, Amas. I tutaj występuje jeszcze Rak słowo. I wiem, że tych słów jest dużo, ale Rak, Hazak, Amas jest jeszcze silniejsze od tego, co mówił Mojżesz. Ponieważ tutaj jest powiedziane, że umocnij się, ale tu jest taki, powiedzielibyśmy, tryb rozkazujący. To jest ty musisz. To nie jest tak, że możesz, że to jest opcja. To jest mus. Albo jesteś silny w Panu, albo jesteś martwy, jak Goliat. Hazak Amas, ale to jest Rak Hazak Amas. Jesteś tylko, no właśnie, tylko, nie tylko, ale jeśli mógłbyś, to jest prośba, Boże, wzmocnij mnie, utwierdź mnie, dodaj mi siły, siły, która wykracza poza siłę fizyczną, siła duchowa, duchowa siła. I z tym okrzykiem lud Boży szedł walczyć ze siłami ciemności. Moi drodzy, i my dzisiaj też wiemy, my mamy naszego księcia, który jest Panem Zastępów. Też jest Michałem nazywany. My wiemy, że On jest z nami. Wiemy, że jest Jezusem, że jest Zbawicielem, że jest tym, który wygrał. Ale Apokalipsa nam mówi jeszcze jedno, że On jest tym, który idzie, aby zwyciężać. To nie jest tylko zwycięstwo w przeszłości, ale to jest zwycięstwo, które jest udziałem nas dzisiaj na co dzień. Ale jeżeli nie jest, jeżeli my nie mamy tego okrzyku bitewnego na naszych ustach, w naszych umysłach, przez Ducha Świętego danego i nie jesteśmy uposażeni, aby walczyć w tym boju, to będziemy jak Izraelici, kiedy stanęli przeciwko Filistynom. I kiedy wyszedł nieprzyjaciel, to oni się trzęśli. I dzisiaj do nas Pan Bóg również kieruje pytanie, czy my jesteśmy Izraelem, który będzie się trząsł na widok Goliata? Czy może popatrzy i powie, zaczekaj chwilę, idzie Dawid. Idzie Dawid, jest za moimi plecami. Teraz ja się wycofam, powalcz sobie z nim. Bo o tym właśnie mówi ten Hazak. O tym, że to Jezus walczy za nas. Każdy bój, nieważne jak mały lub jak wielki. Czy to są imperia całe, czy potęgi, czy każdą potęgę on pokonał. Studiowaliśmy Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym, nawet dzisiejsze imperia. Wszystko Jezus jest w stanie pokonać. Łącznie z grzechem. Z tym Goliatem, który nas najbardziej męczy. Z grzechem, w którym albo będziemy mieć zwycięstwo w Chrystusie, jak Jan mówił, że w Nim możemy być synami Boga Najwyższego, ale bez Niego nas nie ma. Nas nie ma. A więc dzisiaj jest do nas pytanie, z kim chcemy być? Czy chcemy być z Chrystusem, który jest mocą ku żywotowi, który jest mocą przezwyciężającą, czy może chcemy być z Goliatem? Niech nam Pan Bóg dopomoże w tym, aby jednak na naszych ustach był właśnie ten okrzyk, ten Rak, Hazak, Amac, że to Bóg jest silny w nas. Amen. Amen.